Woda płynąca z kranów w Krzyżu Wielkopolskim jest jedną z najczystszych w regionie. Świadczy o tym choćby fakt, że nie wymaga ona żadnego uzdatniania. To zasługa przede wszystkim układu geologicznego, jaki występuje w tym miejscu Wielkopolski. Wojciech Wysopal. Z kranów w Krzyżu leci skarb. To najczystsza woda w regionie i co najważniejsze, bez dodatku chloru. Krzyska woda z kranu jest najlepsza. To się ma przyjeżdża z Warszawy, to się nie może jej napić, bo jest słodka, a tam jest chlorowana. Na wysoką jakość krystalicznej wody wpływają uwarunkowania geologiczne. Potwierdza to powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Czarnkowie. W Krzyżu rzeczywiście woda nie jest uzdatniana z tego względu, że nie ma takiej potrzeby, a jeśli nie ma takiej potrzeby, to nie stosujemy zewnętrznej ingerencji w jakość wody do spożycia, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I z tego co pamiętam, to właściwie nie było żadnych problemów większych z wodą w Krzyżu. O ile z wodą w kranach mieszkańcy Krzyża nie mają problemu, o tyle z oczyszczaniem ścieków jest gorzej. Powstała ona pod koniec XX wieku, ma więc ponad 20 lat. Mimo że jest sprawna, to wymaga już modernizacji. Oczyszczalnia ta była na bieżąco remontowana, spełnia wszystkie parametry. No ale niestety, jeżeli myślimy o dalszym, o przyszłości, o rozwoju naszego miasta, musimy znowu zabezpieczyć oczyszczanie ścieków na przynajmniej kilkadziesiąt lat. Zlecone zostało również przygotowanie projektu modernizacji oczyszczalni, tak aby na przyszłość zadbać o czystość nie tylko bieżącej wody, ale również ścieków i odpowiednią ochronę środowiska. Przygotował Wojciech Wysopal.